Witam. Dziś krótka prezentacja mojego nowego nabytku, a mianowicie wzmacniacza hybrydowego lampowego firmy Fenton o symbolu produktu TA60. Tak jak wspomniałem, jest to wzmacniacz klasy AB o mocy przy 8 ohmach 25 W na kanał, przy 4 ohmach 35 W. Wzmacniacz jak naszych azjatyckich przyjaciół, wykonany dość poprawnie. Obudowa masywna, ładne wykończenia, przezmacniacz na 4 lampach 6N1, 2 i 2-6P1 według producenta. Pasmo przenoszenia tego wzmacniacza to jest od 20 Hz do 20 000 Hz. Na panelu czołowym mamy przycisk zasilania, gniazdo USB. Tutaj mamy diodę Bluetooth, ponieważ jest wyposażony właśnie w odbiornik Bluetooth, ale ja ją zakryłem, ponieważ ona cały czas miga i po prostu psuje efekt wzmacniacza. Gniazdo wejścia słuchawkowego, przełącznik zmiany utworów z pendrive'a i mamy tony niskie i wysokie. Jeszcze tutaj mamy VU-metr wskazówkowy. Całość podświetlana pomarańczowo oraz przełącznik wyboru wejścia. Z tyłu są dwa wejścia RCA, cinch. Ja tam mam po prostu podpięte deka CD oraz deka kasetowego. W środkowej pozycji mamy dźwięk z Bluetooth bądź USB i potencjometr regulacji głośności. Wzmacniacz kosztuje 500 zł nowy, także cena jak za hybrydę w tej klasie wydaje mi się znośna, a jeżeli chodzi o dźwięk, to aż jestem zdziwiony, że dźwięk jest wyrazisty, ma bardzo dobrą, czystą scenę oraz ciepłe brzmienie lampowego wzmacniacza. Jeżeli chodzi o wejścia liniowe znajdujące się z tyłu wzmacniacza, jeżeli chodzi o dźwięk z Bluetooth i z pendrive'a z USB, no to niestety dźwięk jest średni. To samo jeżeli chodzi o dźwięk z wyjścia słuchawkowego, też jest mało zadowalający. Ale ja go kupiłem ze względu na to, że miał opisy bardzo fajne, jeżeli chodzi o sprzęt podłączony do niego zewnętrzny, tak jak właśnie deck CD czy deck kasetowy. I tu faktycznie dźwięk jest naprawdę fajny. Całość pracuje z głośnikami 60 Universum trzydrożnymi. Także nawet ładnie wyrabia, także słychać bas. Dźwięk jest dość naprawdę czysty. Tutaj mamy, akurat z kasety jest utwór. Także dziękuję za uwagę.